byliśmy na Paradzie Smoków w Krakowie. Jeżeli ja pracuję w jakikolwiek sposób w poradzi, to postaram się Wam coś pokazać z tego wydarzenia. Początek całej imprezy, ludzie są od groma, a będzie jeszcze więcej. Zobaczymy, co się uda pokazać. Jesteś! Jestem, no.
Co, nagrałeś i zgubiłeś znajomy? Nie, bo nie zgubiłem. Ale powiem wam, że ciężko się zatrzymać. No. Co? Bo pchają. Tam gdzie kołbasa, tam ma też nie uczucia, ale gdzie kuźnia, ochrona całego wydarzenia jest, także nie martwimy się o nic. Przyjemna sytuacja. Jak ktoś lubi tłum i kwestie tego typu, to zapraszamy w przyszłym roku. Teraz to w Jamki. Jamki będzie podobne. W masówce przyjemne jest również to, że można sobie bezkarnie iść drogą główną, w sensie przeznaczoną dla samochodów. No i nikomu to nie przeszkadza. Bo i dlaczego? Zobaczcie, ile wiary. Wiecie, ile nas jest? Fajnie. Klaudia, jesteś zadowolona, że wybrałaś się na kolejny nasz wspólny trip? Tak. Bo jesteś gwiazdą z tripu Góra Żar. No, fajnie było i wtedy, i teraz, i zaraz no. Wianki, i nadrobimy, wtedy, i będzie wtedy super. Piotr ledwo cię ocalił. Bo prawie umarłam, ale żyję. Wszyscy przyjechali niemalże w tym samym momencie. Miejsca nie było, szukaliśmy 40 minut postoju. A teraz wszyscy wracają w tym samym momencie. Także też będzie ciężko wyjechać. Ale dobre półtorej godzinki fajnej zabawy. 25. Tak. No, nie wiem, czy mnie widać. No, mam nadzieję, że mnie słychać. Zaraz wejdziemy w stan. Jak ja cię szanuję! Tak. Ale zaraz będzie tak. Ej, zaraz będzie tak. Ej, szczerze. No, szczerze, jak ja ciebie szanuję. Wąskie gardło, ale ciśniemy. Powoli. Komentarze mile widziane. Wiesz co? To nie, no, odcinek na pewno obejrzę, bo tutaj występuję. No. Przed premierą, rozumiem. Tak, to też. Thank you.
troszkę światła i chciałbym powiedzieć coś mądrego, ale z tym nie jest tak łatwo. Idziemy na rolowane kołacze czy sękacze? Kołacze! Są sękaczo-kołacze. Wszystko się wyjaśni. Kazimierz, Kościół Bożego Ciała, wiecie, padało i tak dalej. Idziemy na te pyszności. I udało się, dzięki uprzejmości nieznajomego pana, bo otworzył nam, a myśleliśmy, że nie przejdziemy. Bo ja powiedziałem, że jestem gościem hotelowym. A, Piotr gość hotelowy. A gość się pyta, a pana karta hotelowa nie działa? Ja mówię, nie. Piotruś, ale chyba, ale Piotr, chyba nas nie zamkną dzisiaj, nie? Nie, myślę, że nie. Jesteśmy jeszcze za wcześnie. Ja nic nie piłem. Najwyżej następna doba będzie nas kosztowała 350 zł na ulicy Rozrywka 1 w Krakowie. No, chętnie spędzę ale tam noc. To będzie najgorsza opcja. Podobno śniadania są na dwie gwiazdki. Ja mam świetna w tym. Musiałam przejść całą planszę i żaden duszek mnie nie zapłacił. Tak? Dobrze, wróciliśmy na Kazimierz, ale to jeszcze nie jest ten powrót, który obiecywałem. Ten, który obiecywałem, będzie za dnia. A teraz po prostu rozrywka. Kontynuujemy krótki wypad na paradę smoków. Parada się skończyła, a nasze chęci do spożywania tego dnia nie. To też kontynuujemy. Są jeszcze, słuchajcie, takie the dog, hot dogi, takie długie, z taką długą parówą, albo coś w tempurze i nie wiem sam, bo na menu widziałem tylko krewetki, ale podejrzewam, że jest tam jeszcze wiele więcej innych rzeczy, więc może by tam było warto zobaczyć i sprawdzić. Ale zjadłbyś, co byś zjadł, tego the doga, czy? Znaczy ja najbardziej chyba bym zjadł tego, tą maczankę po krakowsku. Ale tu w tych ziemniakach, czy to jest dalej? Nie, maczanka po krakowsku.
Czyli tą karkówkę taką. To jest karkówka. Karkówkę szarpaną. Ja chyba też. Chyba i też po prostu z jakimiś tam lotkami. Proste. Chodźcie, Klaudia, skusimy. Proste jedzenie może być dobre. Po, bez żadnych kombinacji. Był jakiś taki niemiły, przynajmniej dla Klaudii, ale może dlatego, że jest późno, zmęczony jakiś czy coś. Mimo to chyba tam zjemy po prostu. Okej, słuchajcie, jest pierwsza degustacja. Maja degustuje lody z truskawkami. To ci zrobi taki zajebistego. No. Patrycja gryznęła. Jaka opinia? No, ja uważam, że bardzo dobre, ale właśnie natrafiam na kwaśną truskawkę. Patryś? Nie wierzę. Pewnie była grecka albo hiszpańska. Gdy była polska truskawka, to na pewno byłaby słodka. Dobra, nie wiecie, z czego się śmiejemy, a fakt jest taki, że Majka jeszcze nigdy w całym swoim życiu, a ma 13 lat, nie powiedziała nic pozytywnego. Kokieterka! Gdy idź do góry, lewo wszyscy. Dzień dobry. Ojej. A co pan poleca w ogóle? Klasyczną? Najlepsze. A z tym z bożkiem? To taka klasyczna, tylko z dobrym bożkiem. Okej, okay, to chyba ten będzie bożek dwa razy na pewno. Gdzie będzie 50? Fajnie, dziękuję. Jeszcze nigdy tak długo nie zastanawiałem się nad tym, co zjem. Na szczęście decyzja już zapadła, a zaraz będzie recenzja. Krzesło mi przypięli, wariaty. Jezus! Żebyś nie dziubnął. Bardziej chodzi o to, żeby ktoś nie przestawiał, niż nie zajumał. Wiecie, o co chodzi. Słuchajcie, musiałem głośnik przestawić do siebie, bo nie chciałem, żeby było jakieś niedomówienia wystąpiły. Ta oto tutaj kobieta, na którą teraz zerkacie, jest najpiękniejszą na ziemi. Jeżeli ktoś twierdzi inaczej, to po prostu się myli, no nie? Jesteśmy na Kazimierzu, na ulicy Wawrzyńca. Kazimierz. I będziemy za chwilę oceniać jedzenie. Damy wam ocenę na samym końcu, jak skończymy. Albo w trakcie. To się okaże. Tak, bardzo dobry. Nie za zimno? Ogólnie chodzi o to, że na Kazimierzu, w miejscu, w którym teraz jesteśmy, jemy opcjonalnie, relatywnie tanio. Tutaj nie jest jakaś drożyzna. Możemy na Kazimierzu znaleźć różnego rodzaju restauracje. Tutaj mamy po prostu fast food. Stąd też oceniamy. I powiem wam, że jest bardzo ok, naprawdę. Żałuję tylko, że nie byliśmy po 13, tak? No po 13 to jest w ogóle kebab numer 1. Tak. I mamy go sprawdzonego już od wielu, wielu lat. Kiedyś tam ten kebab na pewno też pokażę. Zobaczymy. Bo jest ok. No ale po prostu nie dzisiaj. Plac Wolnica, kebab, 13, a dzisiaj jesteśmy tutaj. Ale mi się włącza od razu, ja wchodzę. No próbuj już, Patryk. A na jedno miasto, ja na dwa, nie na dwa. Nie, dobra. Smakuje jak kolejne żarcie. Jak co? Jak spalone żarcie? Szkolne żarcie. Aha. Co sądzisz? Karkówka dobrze wyszarpana. Jest tak. Bardzo dobra. Ta bułka. Czekaj, Piotr, czekaj, bo dam cię na wiesz. No. Bo czuć dobrze przysmażony. Ej, weź liczna się, popatrz w kamerę chociaż raz. Nie chcę. No spoko. Ta bułka. Tutaj na placu Wolnica. Nie na placu Wolnica, tylko na ulicy Wawrzyńca. Obok placu Wolnica. Kosztuje 24 zł. Ale ten boczek kosztował złotówkę ekstra i był tak włożony. No i ten boczek też robi robotę. Mi smakuje. To wyście teraz mnie złapcie. Tory były złe i podwozie też było złe. W centrum, żebym był.
no. Nie wiem, o co tutaj chodzi z tym dodatkiem, ale jest jak najbardziej ok. Karkubeczka ekstra. Rek się targał. Wszystko razem super, mogę polecić, naprawdę, jest ok. Słuchajcie, miała być krótka wstawka dotycząca parady smoków. Skończyło się na Kazimierzu. Pozdrawiamy Was serdecznie. Do zobaczenia. Cześć! Cześć! Cześć.